Konferencja, jak ksiądz zaproponował, zaprosił, zadzwonił do mnie, to pomyślałem sobie, że no dobrze jest, jeśli nie mężczyzna, ale kobieta powie, jak dogadać się w związku. Bo my sobie możemy różne teorie stworzyć, tylko czy one się zrealizują. Oczywiście każdy z nas, nie wiem jaka jest tutaj wasz stan, czy jest ktoś, kto żyje w małżeństwie? Tak, większość? A kto żyje jeszcze w samotności? Okej. Okay. No i właśnie. Ja nie jestem jeszcze, tylko ja. Ksiądz żyje również w związku, bo to byśmy. Jak ksiądz zaproponował temat, spojrzałem na stronę, przeanalizowałem męskie relacje, jak dogadać się w związku i małżeństwie. Pomyślałem, że bardzo niebezpieczne, bo możemy wejść na męskich relacjach na drogę genderyzmu w związkach. Więc gdybyśmy sobie ustalili i przyjęli, że będziemy mówić o związkach małżeńskich. Tak, czy jest taka zgoda, tak? Bo żebyśmy no, nie rozdrabniali się, bo z partnerstwem to tak jest. Wiesz, jak się wybiera partnera i się dogadujemy, to interesik się kręci. Chciałem, żeby też chodziło o tym temacie związki, o narzeczeństwo, na przykład o przygotowanie do małżeństwa. Będziemy mówić, ale w tym drodze jak najbardziej właśnie, które mówię, żebyśmy mówili o związkach małżeńskich, bo to jest najliczniejsze powołanie. Bo mamy trzy powołania. Powołanie do kapłaństwa, do życia w samotności i do małżeństwa. Do małżeństwa jest powołaniem najtrudniejszym, najliczniejszym. Kiedyś jeden z księży zakonników powiedział, że troszkę chyba bardziej trudnym powołaniem do świętości jest jednak kapłaństwo, szczególnie zakonne, bo nie ma się wpływu, na jakiego współbrata się dostaje do pokoju, ale nasz proboszcz, ksiądz Karol, kiedyś powiedział, no tak, ale zakonnik złoży pismo do swojego przełożonego i współbrata mu zmieni. W małżeństwie jest troszkę inaczej, w małżeństwie się nie da, szczególnie w małżeństwie sakramentalnym. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj się skupili na małżeństwie sakramentalnym. My żyjemy z Olgą 10 lat w małżeństwie sakramentalnym. Przechodzimy, obecnie również przechodzimy kryzys w komunikacji. Nie dlatego, że Olgi tutaj nie ma, tylko nasza przyjaciółka, która miała przyjechać, niestety poślizgnęła się 2 dni temu i złamała rękę z przemieszczeniem. Czegoś tam to fachowo się nazywa. Niestety nie mogła się zająć naszymi córkami, a mamy 3 córki. Kornelię, Cecylię, Konstancję, czyli 8, 6 i 4, więc jest co robić. A tak nie mamy nikogo bliższego, który w tym czasie mógłby się zająć, więc dlatego jestem sam. No i właśnie, i ta świętość, która jest zarezerwowana dla nas. I jeszcze zawodowo to powiedzieć, zawodowo jestem wykształcenia inżynierem, pracowałem przez 10 lat w biurze konstrukcyjnym i po 30 roku życia przebranżowiłem się całkowicie. Obecnie jestem wychowawcą w Żeńskim Domu Dziecka na Wojska Polskiego, więc łatwiej jest mi mówić o kobietach, bo po prostu mam 4 kobiety w domu, w pracy. Jak pracuję, to jest 14 dziewczyn, którym opiekuję na co dzień. Jestem jedynym mężczyzną wychowawcą w Żeńskim Domu, bo za ścianą jest męski. Prowadzą ojcowie salezjanie. Więc w tej sytuacji, w której ja się znalazłem, właśnie kiedyś poszedłem nawet do swojej pani dyrektor przełożonej i poprosiłem, żeby przy następnym naborze jednak pomyśleć, żeby przyjąć mężczyznę. A pani dyrektor powiedziała, że to nie jest za bardzo wskazane, bo jak pan widzi właśnie do sąsiadów, czy do kuzynów naszych, do chłopców, przyjmowani są młodzi, po studiach zaraz, atrakcyjni mężczyźni i nie nadają się do pracy z dziewczynami. Mówię, no to dziękuję za komplement. Stary, gruby, żyjący w małżeństwie może być wychowawcą. To jest tak, jak spojrzymy, no każdy z nas powinien przygotować się do możliwości bycia ojcem, bycia matką odpowiednio. Jak tu jesteśmy, to właśnie przygotować się do takiej roli. Czy będziemy wychowywać własne dzieci? Czy cudze, tego nie wiemy, czy zostaniemy nauczycielami? No ksiądz, żeby był dobrym mężczyzną, to musi być możliwość dobrym ojcem. On oczywiście ojcostwo swoje nie będzie w biologicznym aspekcie realizował, tylko międzyspołecznym. Czyli między innymi w relacji, tak jak nam się to zaopiekował, że mamy ciepło, tak wszystko, to pewnie przy jakimś tam wspólnym dziele, ale to jest ta troska. I zapytałem się mojej żonie,
co od niej, co ona by chciała, żebym przekazał na tym spotkaniu na początku. A moja żona powiedziała, żebym przywitał was, tylko żebym teraz to dobrze powiedział, że chciałabym was przywitać jako wojów. Wojów, którzy są gotowi stanąć w obronie swojej rodziny, szczególnie w tych trudnych chwilach, kiedy nie ma siły, kiedy się nie chce, kiedy się pokłócimy ze współmałżonką. Ciężko jest spojrzeć sobie w oczy, ciężko jest usiąść koło siebie, naprzeciw siebie, bo naprzeciw też jest okej, ale żeby chociaż koło siebie. Tak? I żeby wtedy myśleć o tym, co zrobić, aby powalczyć o swoją rodzinę. Czy jak tu jesteśmy, jest ktoś, kto się jeszcze nie pokłócił, będąc w jakimś związku, czy małżeńskim, czy nieformalnym? Czy przyszliśmy w kryzysy, tak? Wszyscy. Czy jest jakaś osoba, która jeszcze nie przeszła, nie pokłóciła się z żoną? Co do wyboru koloru ściany, tak? Mebli. To jest taki lajcik. No dobrze, to jak tak się właśnie spróbujemy dogadać, to żebyśmy sobie tak po męsku ustalili, ile jesteśmy, taką deklarację, jest nagrywane, więc żony będą słyszeć, ile jesteśmy w stanie żonie wybaczyć? I żeby zejść na taki niższy poziom abstrakcji, manda za przekroczoną prędkość? Jesteśmy czy nie? Jesteśmy, lajcik. No próbuję jakoś to obniżyć. Źle zaparkowany samochód? Zdarza się. Ale to znaczy wybaczyć, najpierw się zazłościć, a potem wybaczyć, czy od razu będzie, że nic się nie stało? Nie mamy temat, nie? Jak się dogadać? Więc zaraz będziemy go minować. Ale zbity reflektor? Zależy, jak mamy był sam. Czyli już zaczynamy warunki. Bo myślę, że z serwisem od teściowej nie byłoby problemu, jakby się zbił przypadkowo przy myciu. Czy nie? A zdradę małżeńską? Po ludzku niemożliwe. Potrzeba czegoś więcej. Mamy też takie doświadczenie małżeństw, które przychodzą do nas również po zdradzie małżeńskiej i walczą o swoje małżeństwo. Ja nie mam prawa im powiedzieć, że jest to niemożliwe. Po ludzku uważam, że jest to niemożliwe, ale ja nie mogę przenieść swojej postawy, bo oni przebaczają. Najpierw przebaczają właśnie w relacji wyższej z Panem Bogiem, żeby nie być samotnym, a potem przebaczają sobie nawzajem. Między innymi na mocy sakramentu małżeństwa. Nasze relacje, bo wchodzimy w relacje, relacje z Panem Bogiem były różne. Nie wiem, czy pamiętacie swoje relacje, uczucia z chrztu, z pierwszej komunii, z Eucharystii, początku pełnego uczestnictwa w Eucharystii, z bierzmowania sakramentu małżeństwa. Były różne nasze uczucia w stosunku do Pana Boga, było nam trochę bliżej, trochę dalej, czy nie? Czy było cały czas tak samo? Musicie mi pomóc. Było tak samo, czy się zmieniało? Obrażaliśmy się również na Pana Boga? W mniejszym lub większym stopniu gdzieś tak było. A Pan Bóg swoje zasady w ogóle nie zmienił. Nieważne, co się wydarza w małżeństwie sakramentalnym, Jezus Chrystus błogosławi. Tak jak w dniu ślubu. To jest niezwykłe. Jak się pokłócę z moją żoną, a zdarza nam się coraz częściej, być może następny jakiś kryzys wiekowy przechodzimy. I pamiętam taką sytuację kiedyś. Tak się pokłóciliśmy, że przyjęliśmy taką zasadę. Niech słońce nie zachodzi nad naszym zagniewaniem. Przez pierwsze 2, 5, 7 lat szło z problemu. Potem było coraz gorzej. I zdarzyło się taka sytuacja, że nie mogliśmy się dogadać, spojrzeć na siebie przez 2, nie wiem, czy 3 dni. I w którymś momencie moja żona mówi do mnie: Mariusz, spakuj swoje walizki i jedziesz do swojej mamusi. Kurczę, jak się we mnie zagotowało. Bo przecież nie ustaliliśmy w ogóle, co się wydarzyło. Ja mówię do niej: a dlaczego ja się mam wyprowadzić? Kredyt na 30 lat mamy razem, dzieci nasze są razem. Tak jak urządziliśmy nasze mieszkanie, tak mamy. Dlaczego ja się mam wyprowadzić? Że nawet nie ustaliliśmy, co było przyczyną nieporozumienia, konfliktu. Mówię sobie: a ja ci proponuję, może ty spakuj swoje walizki i pojedziesz do swojej mamusi. Bo mieszkamy w Dąbrówce, pochodzimy z Koziełów. Ja jestem blokersem, Olga z rodziną mieszkała w domu jednorodzinnym, więc może jakieś metry się różnią.
Ale odległość jest zasadniczo tak sama. Albo mówi, no jak to? Przecież to mężczyzna wychodzi z domu. No wie dlaczego? Zaczęliśmy się zastanawiać. Zaczęliśmy taką zabawę zrobiliśmy troszkę, co ja myślę, że czuje moja żona w tej sytuacji. Albo co się wydarzyło. Zaczęliśmy rozkładać na części, nie wiem, tam 5-7 dni do przodu. W którymś momencie stanęliśmy, powiedzieliśmy sobie, no tak, co było przyczyną niezgody? Różne oczekiwania. Pewnie każdy z nas ma pewne oczekiwania. Jak dzisiaj przyjdziecie do domu, również będziecie mieć pewne oczekiwania. Czasami tak się przychodzi do domu, jak się wraca do swojego domu i fajnie, jeśli się chce wracać do swojego domu. Bo jeśli się bierze następne nadgodziny, jakąś pracę społeczną, właśnie jakieś konferencje, żeby uciekać ze swojego domu, że to nie jest dla dobra mojej rodziny, tylko dla mojej satysfakcji, to już jest problem. Bo trzeba spróbować znaleźć taką przestrzeń, gdzie jesteśmy w stanie funkcjonować razem. Oczywiście nie przez 24 godziny. To ma być taki czas, że będziemy mówić o granicach, które my sobie wyznaczymy, abyśmy się czuli dobrze. Istotą jest też zadać sobie pytanie, kim jestem? Jak Pan Bóg nas stwarzał? My to mamy taki obraz, źródło nie podałem, ale to jest wiadomo, fresk seksyńskiej kaplicy. Jak Bóg stwarza człowieka, On zamyśla, już widzi kobietę, kobieta jest koło Niego, z ramieniem. Widzicie, nie? Ewa jest. Ona już jest w zamyśle. Bo potem my jej zaczynamy szukać. Ona jest i gdzie? Ona jest z nas. Z tej części nas. Czy z tej lepszej, czy z tej gorszej. Czy jak spojrzę na swoją żonę, na swoją partnerkę, na swoją wybrankę, albo tą przyszłą wybrankę, kandydatkę, swoją żonę, matkę wspólnych dzieci. Czy chcemy wspólnego dobra? Czy ja chcę dobra mojej żony? Czy ja chcę swojego dobra? Bo myślę sobie, że jak w Adam, znaczy no to już moja interpretacja, chciałbym w jakąś herezję wejść, tak? Ale tak jak ja odbieram, jak Adam zobaczył swoją Ewę, to zastanawiałem się, co poczuł tak naprawdę. No bo on został stworzony po zarodzie i tak widział, jak to wszystko powstaje. W którymś momencie właśnie Bóg stwarza jeszcze raz kobietę jako towarzyszkę. Bardzo różną. I nie tylko z zewnętrznych i wewnętrznych różnic, ale całkowicie odległą, z dwóch, jak powiedzieć, planet, żeby poruszać jakiś Wenus, Mars i tak dalej. Ale właśnie, kiedy spojrzymy, czy potrafimy dopełnić siebie nawzajem, albo dopełniać się przez, na przykład, mamy taki łącznik, jak na różnych rekolekcjach, jak organizujemy, to bardzo, to jak ojciec Majsa nazwał, dbamy o spójnik i. Czy jest między nami w małżeństwie takie dopełnienie i? Czy potrafimy się dopełnić? O tym, co też powiedziałem, bo będziemy też poruszać się o właśnie, co może poczuć, co może czuć druga osoba. Nie ma też czasu na warsztaty, bo niestety dzisiaj idę jeszcze do pracy, więc to już jest takie, już obarczony jestem pewnymi ramami. Gdybyśmy spojrzeli, atrybuty męskości oczami mężczyzn. Co jest dla mężczyzn ważne, aby zadbać u siebie? Jakie są atrybuty męskości? O co dbamy? Co myślimy, że jest ważne dla kobiet? Nie, bo to zawsze w tej relacji. Bo mężczyzna nie stanie się męski w relacji z mężczyzną, potrzebuje kobiety. Dopełnienia i. To jest mądrość ojca Meissnera. Jeszcze raz. No i właśnie, jak myślimy? No spróbujmy razem. Co jest dla nas ważne? O co dbamy w domu? Ciepło. O ciepło. Bezpieczeństwo. To już czuć, że rozmawiamy z mężczyznami uformowanymi. Okej, okay. No ale starajmy się. Zapewne spodziewasz się odpowiedzi byt materialnych. Nie wiem, każdy będzie inny. Nie? Zabezpieczenie, czy o pracę zawodową, o to, żeby finanse były, tak? O konto bankowe i tak dalej, i tak dalej. Utrzymanie domu. Co jeszcze jest? Dobra, a jak myślimy oczami kobiety, co dla kobiet jest ważne? Żebyśmy, o co żebyśmy walczyli? Jak to Olga powie?
w tej walce naszej, w tej codzienności. Czas. Mhm. Razem, tak. Mhm. Co jeszcze kobiety w nas szukają, z czego cenią? Znaczy, rozmówcy. A nie tylko, żeby mówił, ale przede wszystkim, żeby słuchał. A kobiety dużo mówią. Jak Olga dzisiaj zaproponowała wstęp z wojami, sobie pomyślałem tak, ile my dzisiaj potrzebujemy dowodu, że jest nam razem dobrze. A jak gdzieś tam w tym średniowieczu zobaczymy tych różnych rycerzy, przecież ten młody człowiek, młody mężczyzna, poznał jakąś wybrankę, ona mu pomachała chusteczką, puściła mu całusa, a on te 80 kilo zbroi na swoje ciało i przez Europę. Minus 20, plus 40 idzie, bo ma swój cel. A teraz my troszkę już żyjemy w innym oczywiście czasach, ale czy potrafimy przyjąć takie wyzwania wspólnej drogi? Czy potrafimy takie K2 wspólnie zdobywać? Czy my mamy plan na zdobywanie jednak indywidualnie? No bo teraz no, trzeba się jakoś dogadać, prawda? Zobaczcie. Słyszeliście kiedyś takie określenie, że spotkaliśmy swoją drugą połówkę. Dwie połówki pomarańcze, platońskie. Hmm? To tak nie jest w związku, niestety. Związek to jest cały mężczyzna i cała kobieta. Jak przypomnijcie sobie ten czas, właśnie jeszcze przed narzeczeństwem, jak się poznaliście, mieliście oczekiwania, taki idealny obraz swojej żony, matki, dzieci? Mieliście czy nie? Ja miałem. Z Olgą byliśmy na studniówce razem, mojej studniówce, tylko że nie byliśmy razem. Olga była z moim kolegą, ja byłem z jakąś koleżanką swoją, ale byliśmy na tej samej studniówce. Jak ją poznałem, mówię sobie, kurczę, fajna dziewczyna. Naprawdę atrakcyjna. Długie suknie, czarne. Miała jedną rzecz. Taki duży srebrny krzyż nosiła, widoczny. Również na tej studniówce. Mówię sobie, Panie Boże, a ja miałem długie włosy. Jakoś tak, znaczy nigdy nie odszedłem od Pana Boga, ale jakoś tak byłem bardziej zbuntowany. I mówię sobie, Panie Boże, no fajna jest dziewczyna, tylko czy ona musi mieć taki duży krzyż do dźwigni. I potrzebowałem 10 lat, niecałe 8 lat. Olga wyjechała do Krakowa, studiowała, żeby wróciła, żeby nasze drogi się złączyły. Pan Bóg tyle czasu potrzebował. Znaczy Pan Bóg nam tyle czasu dał może w ten sposób, Pan Bóg mniej będzie potrzebował. Ale jak sobie odkryłem, żebym potrafił udźwignąć. Jak wchodziliśmy w związek małżeński, nie zakładaliśmy, w ogóle nie było rozmowy, że się zaangażujemy w duszpasterstwo rodzin, że będziemy organizować rekolekcje, że będziemy jeździć na rekolekcje. No Olga miała taką przeszłość swoją oazową, jeździła na rekolekcje, jeździła do Konarzewa, dlatego też ten pomysł z działaniem w Konarzewie. A ja nigdy nie jeździłem na rekolekcje. I pojechałem na pierwsze rekolekcje z Olgą. Olga mówi, to tak, żeby się nie przeraził, pojedziemy do Tyńca. No i właśnie, tam prefekt Korneliusz i tak dalej. I jedna rzecz. Potem weszliśmy w domowy kościół i 14-dniowe rekolekcje. Nadchodzi ten czas, kiedy trzeba się odpowiedzieć. Przyjąć Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Czy ja przyjąłem wcześniej Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela? To jest pytanie, którego nie jesteśmy w stanie przejść dalej do sakramentu małżeństwa. Bo sakrament małżeństwa to są dwie drogi z podstaw wiary. Czyli ta droga zbawienia mężczyzny i kobiety, a wspólna droga to jest dbałość o zbawienie duszy współmałżonki i rodziny. Byśmy sobie porządkowali. Ja gdzieś to tak, też szczególnie z rozmowami z dziewczynami młodymi, które, bo my jesteśmy domem młodzieży, mamy dziewczyny zazwyczaj teraz od 10 roku życia do 21. I mniej więcej w takim kluczu, że jak rozmawiam też z młodymi mężczyznami, sam pamiętam swój czas dojrzewania, to, by to też tak powiedzieć, było coś takiego jak kompleks linijki, było takiego sprawdzania się. Na ile jesteśmy w stanie pokonać, na jakimi jesteśmy chojrakami, tak? Nie wiem, gdzieś tak próbowaliśmy się zmierzyć, bo myśleliśmy, że to jest ważne przy relacji, bo jeszcze nie wchodziliśmy w relacje.
Myśmy różne, mamy, każdy z nas ma różne doświadczenie relacji wyniesione z domu rodzinnego. Jedni mają lepsze, drudzy mają gorsze. A potem jest czas troszkę szukania swojej drogi, swoich relacji. Tylko bardzo ważne, tej sprawności, szczególnie seksualnej. Czy to jest się sprawdzenie, czy sprawdzenie się? Kochać się, się kochać. Ojciec Bujak to w konferencji świetnie rozkłada. Gdybyśmy tak jak nie być samotnym właśnie w relacji małżeńskiej, czy w związku tam było. I to, co już mówiliśmy, mamy też takie poczucie, że spoczywa na nas szczególnie jakoś tak, że przyjęliśmy tak, taki swój obowiązek, taką powinność, jak dbałość o ten wymiar materialny. On jest ważny, biegamy z jednej pracy do drugiej, z jednej roboty do drugiej, do trzeciej, do czwartej, przychodzimy do domu, jesteśmy zmęczeni, a żona ciągle coś chce. Śmieci to posprzątać, dzieci trzeba to przewinąć i tak dalej. Czasami sobie mówię, żeby, no bo wiadomo, jak są małe dzieci, jest wielodzietność, to jest dużo pracy. Jak chodzi się potem do dużych dzieci, tak jak idę do pracy, żeby odpocząć od swoich dzieci, to mam większe dzieci, większe dziewczyny. I te same problemy tak naprawdę. Czego nie jestem w stanie zrozumieć, że w takim ostatnim moim doświadczeniu, takim też trudnym, jak sobie patrzę, no moje córki i one bez przerwy gadają. Bez przerwy się biją. I tu mam żal do swojej mamy, bo ona mi powie, bo ja kiedyś miałem brata i się z bratem ciągle biłem. Znaczy, bicie to gdzieś tam chyba mają pokoleniowo. Ale ona mi powiedziała, gdybym miała córki, to córki by się nie biły. Ja bym taki przekonany, że dziewczynki to jest taka oaza spokoju. A one przychodzą, kłócą się o wszystko. To jest dominacja. I myślę sobie, jak tak patrzę w swojej pracy zawodowej, to jest trochę inaczej. Tak kolokwialnie, jak się chłopacy pokłócą, to tam się poszarpią się, a potem idą na papierosa, za garaż i wracają już, okej, mogą rozmawiać. A z dziewczynami, jak oglądam, to szarpią się za włosy, krzyczą, robią hałasu. Potem jest przerwa, idą sobie na papierosa, jeśli chodzą na papierosa, tak, bo nie wolno oczywiście małoletnim chodzić na papierosa. I potem wracają i nadal się szarpią. I tego nie jestem w stanie zrozumieć. Taki jest świat. I teraz no, trzeba, tydzień tak ładnie ksiądz zrobił takie puzzle, czy jakoś tak zrobiliście takie puzzle, właśnie jak je zazębić? To właśnie jak tu się zgrać? Bo my mamy oczywiście różne jakieś takie pomysły na tą męską stronę. Próbowaliście kiedyś podzielić obowiązki na tak zwane męskie, znaczy sprawy, obowiązki w domu na męskie i żeńskie? Namskie? Czy nie? Próbowaliście? 20 lat temu to na pewno zdawało bardziej, no. Było takie bardziej, nie? Że porody, babskie sprawy. No ale tego nie unikniemy. Nie, teraz się czasy całkowicie to zmieniały, nie? Teraz faceci i zmywają naczynia, kiedyś nie do pomyślenia, faceci przebierają, kiedyś nie do pomyślenia. O tej mówię w sferze. Aha, no, rozumiem. Kiedyś, już, jak rozmawiam z teściem, babskie sprawy. Tak. W moich czasach to już nie są babskie sprawy, no ja też tam muszę wkładać ręce. Dzieliliśmy na damskie i męskie, a teraz dzielimy na moje i twoje. I szukamy takiej przestrzeni wspólnie, co możemy zrobić. Ja pamiętam, jak kiedyś mi narzeczony bardzo ładnie powiedział, że jestem jakimś nieudacznikiem. Nie mieliśmy zmywarki. Jak zmywałem, znaczy ja nie dość, że mam słaby wzrok, ale ja się starałem zmywać je dobrze. A moja żona podchodzi, mówi, niedomyte. Sprzątam, staram się, odkurzaczem wszystko. Żona podchodzi, podnosi sofę, znaczy podnosi, przesuwa sofę, mówi, a zobacz, a to nie odkurzyłeś. No ale, no, ja mówię, ale jak pod sofą, no po co, przecież tam nikt nie chodzi. Tak? Ale mówi, ale wywiewa. Więc nauczyłem się, to no tak może tak hardkorowo, bo jak się uczyliśmy dialogu małżeńskiego, jak mieliśmy różne konflikty. Zresztą ja mam taką dolegliwość, że jak odpoczywam, chcę odpocząć, to siadam w fotelu i ściągam skarpetki. I zazwyczaj, jak przez wiele lat żyłem z rodzicami, to nikt w moim pokoju nie przeszkadzały skarpetki. Ale na początku naszego małżeństwa stał się kryzysem, albo takim tematem przewodnim, stały się moje skarpetki rzucane na podłogę. No i w którymś momencie, już tak mówię, no jak mnie kochasz i tak ci przeszkadzają, no to je podnieś, tak? I to było najgorsze, co mogłem zrobić. Potem pojechaliśmy na dialog, uczyliśmy się właśnie o uczuciach swoich mówić, ona mi to wyjaśniła. I teraz wiem, bo nasze córki robią to samo. Pierwsze, co przychodzą do domu, to bez skarpetek chodzą, biegają na bosaka. Tylko, że my zapominamy po prostu je odpowiednio chować. Ale jak moja żona przychodzi, tylko spojrzy,
już nie musi nic mówić. Po prostu wiem, a, skarpetki i po prostu je podnoszę. Każdy z nas ma jakieś takie wypracowane języki komunikacji, szczególnie przebaczenia, bo to jest bardzo ważne. Bo my się możemy spierać, co komu przeszkadza w małżeństwie. Co powinno być męskie, co powinno być damskie. Tylko w tych sporach na pewno dojdziemy, a za chwileczkę zmienią się okoliczności i temat nieaktualny. Będziemy przechodzić. Oczami kobiet, jak rozmawiałem z kobietami, jak rozmawiałem z młodymi, starszymi, jak z moją żoną rozmawiam, to one mówią, że one przede wszystkim potrzebują takiej wrażliwości, takiej umiejętności słuchania, odpowiedzialności za siebie nawzajem, za rodzinę, takiej troski. Pojechaliśmy kiedyś na TSR, trening skutecznego rodzica, żeby nauczyć się, jak słuchać własnych, jak wysłuchać własne dzieci, jak pracować z własnymi dziećmi, kiedy się buntują. A się okazało, że TSR bardzo pomógł nam wysłuchać w siebie nawzajem, słuchać swoje uczucia. Bo zaczęliśmy nie mówić o osobie, tylko zaczęliśmy mówić o zachowaniu. To jest pedagogicznie bardzo bezpieczne. Bo mi się może nie podobać twoje zachowanie, ale nie przekreślam osoby. To jest istotne, bo jak przekreślimy, oczywiście, teraz przypomnijmy sobie, jak się wychowywaliśmy. Mój ojciec, jak coś zbroiłem, albo gdzieś się wywróciłem, to mówił, a nie mówiłem? Gdybyś nie biegał, nie uderzyłby się. Ja to mówię to samo moim córkom. Kurczę, to w ogóle nie działa. Ja się nauczyłem, właśnie w relacji z kobietami, że jak się dziewczyny, czy w ogóle jak córka się wywróci, gdyby się żona wywróciła, to nie mam moralizować, tylko ją przytulić. I sobie przypomniałem właśnie w tych relacjach męskich, kiedyś eksperymentowałem, zrobiłem taki eksperyment i mi się dłuto wbiło tutaj. Miałem taką dziurę i krew leciała. Z piwnicy poszedłem na parter bloku, ojciec otwiera i pamiętam, jak mnie przytulił. I sobie pomyślałem i nic nie powiedział. Byłoby tak błogo. I to jest właśnie wtedy, kiedy mężczyzna nie powinien mówić. A może i na wzór świętego Józefa, tak? Bywa różnie. A z tą empatią to już jest dopiero hardcore. Bo teraz tak, trzeba się współodczuwać. Ale jak współodczuwać, jak my nie potrafimy rozmawiać ze sobą? Jak się nauczymy komunikacji poruszania przestrzeni trudnej? Bo łatwe to łatwo się dogadać, nie? Ale w tych trudnych rzeczach to zaczynamy też troszczyć się o drugą osobę. Do tego będzie potrzeba przede wszystkim zaufanie. I tak jak jesteśmy, to przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, czy mamy do siebie zaufanie. Szczególnie w trudnych chwilach. Że jednak mimo trudności, może dzisiaj się nie dogadamy, ale jesteśmy razem. Nie wypisujemy się z naszego małżeństwa. Nie rezygnujemy. Oczywiście. Będą problemy. Czym jest dojrzałość? Jak sobie przypomnimy naszą drogę dojrzałości. Każdy z miał nas rozwojowo różne etapy. Czasami skokowe, czasami nie. Ale przyszedł taki czas, kiedy weszliśmy w związek małżeński. I jakkolwiek nam się udało dojrzeć lub nie dojrzeć, to trzeba się ogarnąć, kolokwialnie mówiąc. I jak mam 40 lat, mam kryzys wieku średniego, to żeby się odmłodzić, nie zakładam pod koszulki z uszkami podpisane grający chłopiec, bo to nie zwróci mi czasu utraconego. Jak jest ciężko w małżeństwie, jak jest konflikt, to zaczynam pracować. W małżeństwie jest zasada, że nie można być terapeutą w własnym ogródku, więc jeśli jest to na tym pierwszym etapie nieporozumień, to jesteśmy w stanie wspólnie rozwiązać. Ale jeśli to jest głębiej, jeśli nie jesteśmy w stanie zrozumieć siebie, swoich intencji, to potrzeba się udać do kogoś, który będzie z boku spojrzał. Który powie sobie, słuchaj, no widzisz, on cię kocha. Widzisz, ona cię kocha. Kwestia jest, że nie potraficie rozmawiać ze sobą. Nauczyliście się przez wiele lat krzywdzić się słowem, czynem, zaniedbaniem i tak dalej, i tak dalej. A teraz trzeba się nauczyć. To jest również zmiana. To jest życie na nowo. I naprawdę nie trzeba różnych podkoszulek sobie zakładać. Różnice, tak znalazłem w internecie, z naszego postrzegania siebie nawzajem. To jest też różnice w psychiki. Tak jak patrzymy też na zadanie, z którymi się musimy zmierzyć tak w codzienności wizji. To jest też taki istotny element, który gdzieś tam znalazłem w internecie.
że kobieta w tej jej zmysłowości, ona odbiera świat wszystkimi tymi pokrętłami. Znaczy one są ważne. Nie, żeby tak było u Boga, u nas jest off i on, tak? Jeden z wyłącznik, że nas jest łatwo włączyć i wyłączyć. I potem łatwo jest ratować nas. Bo niestety mężczyzna, jak się zatnie, to ten guziczek w ogóle mu nie chce iść tam do góry. Cały czas będzie na off. Kobieta ma tą... ten zasób, tak? Że jak jej jeden guziczek się zepsuje, to jeszcze można coś tam podregulować następnym. U nas już nie ma. Oczywiście to jest jakiś taki umowny schemat, tak? Bo każdy z nas wypracuje swoje relacje. O tym coś powiedzieliśmy. Jak tworzymy związek małżeński, jak tworzymy w ogóle ten związek nieformalny, to żebyśmy weszli w takie przedszkole i zaczęli się uczyć siebie nawzajem. Oprócz, drodzy, jak się przygotowywaliśmy do sakramentu małżeństwa, oprócz kateches obowiązkowych, a może tak bym się zapytał. Jak przypomnicie sobie, ileś lat temu chodziliście w związek małżeński, jak usłyszeliście, żeby zawrzeć sakrament małżeństwa, wejść w związek religijny, tak? Małżeństwo religijne, to musicie w kościele katolickim, trzeba pójść na 12 kateches i 3 spotkania w poradni. Co poczuliście wtedy? Troskę czy obowiązek? Ciężko będzie sobie przypomnieć. Nie? Ale jak teraz myślicie? Jak są katechezy? To są już dojrzanie osoby, tak? Po 30 niejednokrotnie. Teraz mamy też taką parę, 61 rocznik, którzy wchodzą w sakrament małżeństwa i tak dalej. Tylko właśnie o tą postawę chodzi naszą. Czy jak usłyszeliśmy, czy my czujemy, że to jest troska, czy to jest obowiązek? No bo możemy przyjąć, że tak powinno być, tak, no to obowiązek, idziemy. Doświadczamy. Ale właśnie, że Kościół, że to nie tylko Kościół, ale przede wszystkim ta mądrość Ducha Świętego zobowiązuje nas do tego, żeby zrobić pewien ruch. I tak jak ksiądz wspomniał, na weekendowych katechezach przedmałżeńskich mamy, że tak powiem, maks ludzi. Przyjeżdża do ośrodka. Tyle ośrodek ma miejsce, tyle przeważnie będzie zajętych. Ale jeśli chodzi o rekolekcje małżeńskie, to przez 2 lata odwoływaliśmy ze względów na zbyt małą liczbę chętnych. Co innego jak wspólnoty organizują, bo wspólnoty w swoim gronie i tak dalej, parafialnie. Jak to też mój ulubiony ksiądz świętej pamięci Haczkowski mówił, a ja bym też miał takie swoje marzenie, żeby jednak przez te działania parafialne potrafić się zbawić. Nie tylko przez wspólnoty, przez te wszystkie działania takie głębsze, ale przez taką codzienność. Szczególnie tak właśnie w tych trudach małżeńskich. Jak się przychodzi człowiek po 12 godzinach z pracy, no i właśnie się przewija, gotuje się, prasuje się, bo żona jest w pracy. Jak żona jest w domu, to jest w ogóle, zobaczcie, takie ostatnim naszym doświadczeniem małżeńskim. Urlop z czym się kojarzy nam? No? Zależy na jakim. No ale dobrze, to jak, nie wiem, ile macie tam życie w małżeństwie, żona idzie na urlop. To z czym ci się kojarzy? Z czym się kojarzy w ogóle urlop? Wypoczynkiem. Wypoczynkiem. A moja żona jest na urlopie wychowawczym. To jest dla mnie coś niezrozumiałego. Ona się od 2 lat nie pracuje już w sądzie, jest kuratorem, jest w domu i pracuje z naszymi dziećmi, opiekuje się nimi, pierze, gotuje, prasuje. W międzyczasie ja też próbuję coś tam ugotować, wyprasować i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie jest to niezrozumiałe, jak ona może być na urlopie pracując. Bo jak ja sobie wyobrażam urlop, no to urlop, że idę i odpoczywam. Nie? Panowie, jak chcemy odpocząć, to siadamy w fotelu i o niczym nie myślimy, czy tam na kanapie, prawda? Tak odpoczywamy. Tak czy nie? Gazetą w ręce, z pilotem w ręce i z innymi rzeczami. Odpoczywamy czy myślimy? A żony mają trochę inaczej. One cały czas myślą. Potem cały czas mówią, gadają, analizują i tak dalej, i tak dalej. Ale każdy z nas, właśnie te 100%, bo gdyby były 2 połówki, to są nasze oczekiwania. Ja miałem ideał mojej przyszłej żony. Dzisiaj jak patrzę, bardzo odbiega moja żona. Że jej to powiedziałem. Ale Pan Bóg mi dał coś więcej, bo ja wiem, że Pan Bóg się nie pomylił. Bo Pan Bóg się nie myli. Jeśli Pan Bóg pobłogosławił nasze małżeństwo, to wie, że my te trudy małżeńskie przejdziemy. Czy dzisiaj, czy jutro, czy za miesiąc, za 2. No Pan Bóg jest cierpliwy. Czasami człowiekowi brakuje siły. I gdzieś rezygnuje, bo nie jest w stanie dźwigać z Jezusem krzyża. Ale każdy z nas przechodził te etapy. Właśnie od kiedy się poznaliśmy, stworzyliśmy związek nieformalny. Niektórzy mówią kohabitacja, konkubent, konkubentka i tak dalej. Potem przechodzimy jakieś takie zakochanie.
I zaczynamy się rodzić w nas takie uczucie jak miłość, ale żeby to nie było tylko uczuciem, to też zobowiązanie wzajemne do wspólnej drogi. Potem mamy jakieś takie wizje na narzeczeństwo, przechodzimy je wspólnym celem, znaczy celem narzeczeństwa oczywiście jest zawarcie małżeństwa. Małżeństwo jest stworzenie rodziny, a małżeństwa sakramentalnego to jest właśnie świętość. Jan Paweł II, takim orędownikiem zwolennikiem, który mówił, że każdy z nas, żyjąc zgodnie w małżeństwie sakramentalnym, ma prostą drogę do świętości. Może nie zostanie ogłoszony przez Kościół świętymi, ale w swojej pracy może być świętym. Bo miłość to nie jest tak, że nam ktoś daje miłość, że Pan Bóg nam daje miłość, daje nam umiejętność relacji. Warto by było się nauczyć. Jak pamiętacie, właśnie ta troska czy obowiązek, czy byliśmy na jakimś takim kursie świeckim, jak dogadać się z przyszłą żoną? Byliście? W komunikacji świeckiej? Jakieś takie? Oprócz kateches i poradni? Oprócz wiedzy oczywiście mamusi i teściowej, no bo to teściowa zawsze wie najlepiej, tak? Ale czy uczyliśmy się relacji? Oczywiście z WDŻ-ety były i tak dalej. WDŻ-et w ogóle przedmiot WDŻ-et wychowania do życia w rodzinie powstał dlatego, że były problemy po prostu z rozpadem rodzin. No i państwo w swojej trosce mówi, no to stworzymy nowy przedmiot i będziemy nauczać właśnie jak trwać w małżeństwie, w rodzinie. Jaka jest różnica w ogóle między nauczycielem a wychowawcą? Ja pracuję w domu dziecka, jestem wychowawcą, nie jestem nauczycielem. Nie ma karty już. Kiedyś była karta, już zostało zmienione. Jaka jest różnica? Jak czujemy? Jak macie swoje dzieci? Jesteście wychowawcami własnych dzieci czy nauczycielami? Szczególnie jeśli chodzi o kwestię religijną. Czy my potrafimy przekazać jako wychowawca wiarę? Czy my próbujemy nauczyć jako nauczyciel? Bo trzeba nauczyć. I teraz tak, jak spojrzymy na siebie, czy my przyjęliśmy właśnie taki też, że ja się muszę nauczyć, jak się dogadać z żoną? Czy ja przyjmuję sobie, że ja chcę uczyć się dogadać z własną żoną? To jest bardzo ważne, szczególnie jak lata mijają i różne próby nieudane gdzieś się kumulują. Gdybyśmy sobie pozwolili zamknąć oczy, nie wiem, czy damy radę. I jeśli spojrzymy, jaki obraz miłości wynosimy z domu rodzinnego, jak widzieliśmy, jak rodzice nasi okazywali sobie miłość, zrozumienie, właśnie życzliwość, przebaczenie, czy przepraszali siebie nawzajem. Pobądźmy sobie trochę w tym obrazie. Bo z domu wchodzimy w tą relację z żoną. Na wzór, na doświadczenie nasze. Czasami wchodzimy w jakieś związki, które rozpadają się, ale stają się takim naszym doświadczeniem. I nie ma nic właśnie trudniejszego, jak próbować skopiować relację wyniesioną z domu rodzinnego. Czasami jesteśmy DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików. Jesteśmy DDP, jeśli chodzi o przemoc, tak, inne rzeczy. I teraz jest kwestia, my nie musimy być tacy jak nasi rodzice. Tak bardzo nie chciałem być jak mój ojciec, że tak samo zachowuję się jak mój ojciec. Bo tak zostałem uwarunkowany, wychowany, ukształtowany. Takie postawy widziałem. I czasami, jak właśnie szczególnie kiedy wszystkie te pasy, które nas trzymają w rozmowie z żoną, żeby było tak, jak powinno być, puszczają. I wtedy wybuchamy. Czy potrafimy właśnie z miłością nadal rozmawiać z żoną. I to jest istotne, bo jeśli nie, to trzeba spojrzeć, czy to jest coś, co jest we mnie, czy jest taka zmiana organiczna, czy to jest właśnie jakaś cecha, którą gdzieś wynoszę z domu rodzinnego, bo też będzie kwestia potem budowania tych relacji, postawiania granic w swoim małżeństwie na zewnątrz. Bardzo ważne jest też, szczególnie u mężczyzn, że żeby widzieć własnego ojca, który Jan Paweł II to powiedział, jako Karol Wojtyła, że on swoje powołanie odkrył dlatego, że widział, to państwie, że ojciec się modli. Codziennie klękał. I nasze córki są po wczesnej komunii. I teraz tak, miały 5 lat, miały to przyjmowały komunię świętą. I teraz było takie, no to jest przede wszystkim zobowiązanie dla rodziców. I córka mówi sobie, tak, tato, ale
Nie tylko w białym tygodniu, ale ja tylko z tobą będę chodziła. Z mamą możemy w niedzielę iść, ale ja chcę od poniedziałku do piątku tylko z tobą chodzić. Z najstarszym. No i idzie. I Pan Bóg mówi, człowiek ma tyle zadań, że ciężko mu jest do Eucharystii w ciągu tygodnia. No właśnie, różne są działania. I teraz tak, to musimy tą troskę, bo możemy przerzucić na żonę, nie? No ta modlitwa do niej, tak żona, bo jest łatwiej jakoś tak do zbawienia, nie? Potem Kościół też jest jednak zasadniczo taki bardziej żeński niż męski, chociaż dzisiaj chór męski, no pięknie, tak? Ale gdzieś tam, jak jesteśmy w parafii, no to tak czujemy, że więcej tych wysokich jest tonów niż tych niższych. Ale jeśli spojrzymy szczególnie na naszą powinność, bo naszą powinnością z małżeństwa sakramentalnego jest przede wszystkim relacja z żoną. A drugą powinnością jest powinność rodzicielska. Szczególnie jest potem taka sytuacja, że jak się pokłócimy, albo jak się żona pokłóci, to ona bardziej realizuje się w tej powinności rodzicielskiej niż małżeńskiej. Trudniej jest. No i potem trzeba właśnie tak te wieże budujemy, te klącki połączyć. Spójrzmy sobie, jak to było w tym naszym męstwie, tak, żebyśmy doszli. My mamy tak troszkę bardzo ważną rolę ojca. To już to, co powiedzieliśmy. Czy jesteśmy też taki, może umówmy się, taki wzór ojca. Ja tak znalazłem w internecie, taki właśnie jak na wzór, takie przygody, tak? Czujemy ten klimat męskości, pewnie gdzieś tam po męskość się to czasami spotyka, tak? Jakiś wypad z kumplami gdzieś tak i tak dalej, to czujemy taką adrenalinę, że potrzeba. Tak? Tylko, że jeśli zabraknie dalszej, to możemy być taki w drodze do supersklepu, w kolejce ustawić się. I będzie nam ciężko. Z naszą męskością, naszą też powinnością. I wtedy bardziej będziemy szukać właśnie jakiejś tam więcej pracy, może nadgodziny, a może żeby ten dom był, może za granicę wyjechać, tak? I tak się nie dogaduję z żoną, tak jej nie widzę od poniedziałku do piątku, też może w ten weekend też nie będę widział się, tak? I dokładamy, bo to jest forma ucieczki. Bo czy to będzie w alkohol, w pornografię, czy w pracę zawodową, czy cokolwiek innym, to jest forma ucieczki zawsze. Jak to Olga mówi, jak po takich monachach ma nieregulowany tryb pracy zawodowej, czyli wychodzi rano i wraca, jak jest ciemno, bo się angażuje w pracę swoją. I mówiła sobie, kiedyś powiedziała, że jak tak wracała, to rozmawiała z takim policjantem i on mówi, że tak się cieszy, że jak wraca do siebie, do domu i otwiera, to mówi, ale mam wypas. Jest Antony de Melo taka przypowieść, że mężczyzna w późnym wieku wychodzi z domu i podróżuje po świecie, szukając szczęścia. Wiele lat mu to zajmuje, już na tą późną starość. Wraca już taki, tam nie, około 80, wraca do swojego domu, otwiera drzwi. Taki uradowany, że ta miłość ma zawsze i to szczęście było, tylko nie widział. Czasami mamy właśnie jak ten orzeł, że tak unosimy się, szybujemy, zdobywamy świat, a brakuje nas tej codzienności. Brakuje to, co Olga też doświadcza. Niestety bardzo ważne jest, jakby z swojej perspektywy widzę, wspólny czas. Taki czas, kiedy możemy być tylko we dwoje. My mamy takie dziewczyny o charakterze bardziej takich dynamitów, że ich jest, one są wszędzie, dużo uwagi wymagają i tak dalej. I ja tak pedagogicznie podchodzę do naszych córek i mówię, słuchajcie, bo jest taka sprawa, że my byśmy chcieli z mamą sobie wieczorem porozmawiać, chcielibyśmy mieć czas wspólny. No i nie będzie. No oczywiście, bo dziewczynki, o której o 23 idą spać. Jak już nie mogą, padają. Tak? Dzieci czują emocje, że się coś wydarzy, coś się zmienia. A tak jak właśnie przychodzimy, gdzieś tam się mijamy w pracy, to szukajmy takiego czasu wspólnego. Tylko we dwoje. Oczywiście nie tak na zasadzie, że trzeba dzieci pozbyć i tak dalej, tak? Bo to nie o to chodzi. Ale może jak zasną. Żeby to była taka też rozmowa, żebyśmy też ten kwadrans, żeby zapytać się, co słychać, co, jak było w domu, tak? Nie wiem, jak w pracy, czy co się wydarzyło, ale też być gotowym posłuchać, bo my pewnie będziemy mieć 3 minuty raportu, a żona jednak będzie miała tam niekokrotnie ponad ten kwadrans dozwolony, tak? I czy mamy ten czas? To trzeba sobie przede wszystkim zaplanować, bo jeśli nie mamy, to tak jak w przypadku wychowania, trzeba sobie zaplanować, to się umówić z żoną. Tak? Żeby ona nie czuła, że ona została zlekceważona. Nie wysłuchana inaczej. Bo z kobietami jest troszkę inaczej. Ja tylko tak kiedyś na rekolekcjach spotkaliśmy właśnie, że kobieta jest bardziej na obraz matki. Tak? Czyli jak chcesz, jak żona będzie wyglądała za ileś lat, to spójrz na swoją teściową, niektórzy mówią. W tej inicjacji kobiet jest tak, że właśnie, tak mi się to spodobało, że dziewczynka ma 4 lata,
to sobie mówi, mama nie wie wszystkiego, jak ma 8, mama wie bardzo dużo, jak ma 12 lat, mama nie wie wszystkiego i potem mamy dalej, mama nic nie wie, 16, mama, co tam mama, to akurat tak widzę też u nas w pracy, jak młode dziewczyny się buntują i potem mówią, mama starej daty, tak, dinozaury i inne rzeczy, mama może jednak coś wie, potem jest, może najpierw zapyta mamę, zrobię tak, jak mówi mama, a potem chciałabym móc zapytać mamę. To jest ta różnica w inicjacji. Jak będzie potrzebne, to prześlę, nie? Nie będzie. I te różne poziomy, czy różne te formy inicjacji mają się spotkać, w jedno ciało mamy stworzyć. Te dwa horyzonty, te dwa, nie wiem, wszystkie możliwości i tak dalej, które są w nas, a my mamy teraz się spotkać. I niestety, jak będziemy dbać o naszą relację małżeńską, to pojawi się wąż. Jak sobie weźmiemy Księgę Rodzaju, na rekolekcjach robimy właśnie takie rozważanie, takie może tak nie za bardzo liturgiczne, ale robimy właśnie, jak widzimy nasze przyszłe małżeństwo, patrząc na pierwszy grzech. To jakby tak ogólnie różne były pomysły, tak, co się wydarzyło w raju. Oskarżaliśmy węża, że skusił drzewo, że miało jabłko, bo gdyby jabłko nie miało, drzewo nie miałoby jabłek, to pewnie by nie było grzechu i tak dalej, winy. A kwestia z tego, żeby pracy, żeby poszukać w sobie, co jest we mnie trudnością, co jest we mnie błędem, albo może być błędem. Bo jedyną osobą, którą mogę zmienić w małżeństwie, jestem ja sam, ja sama. Nie da się zmienić współmałżonki, współmałżonka. Znaczy niektórzy mówią, tak, że no jak ci nie odpowiada ten, nie możesz się dogadać, no to go zmień na nowszy model, tak? I w jedną i w drugą stronę. Tylko co się zmienia tak naprawdę? Zmienia się okładka. Ale cała inicjacja, cała męskość, cały rdzeń jest ten sam. Więc za chwileczkę wychodzą podobne konflikty. I się chce się budować szczęście na nieszczęściu własnej rodziny. Nie da się tak. No i jak to jest? Że jest brak akceptacji samego siebie. Czy jak sobie staniemy przed lustrem wieczorem, czy jak takie zadanie domowe, czy możemy sobie tak zrobić, tak się umówić, że staniemy sobie przed lustrem albo jutro rano, żeby sobie powiedzieć 3 dobre rzeczy, za które się cenimy. Takie zadanie domowe, pomyślcie. Bo to afirmacji będzie potrzeba. I w drugą stronę, na tej karteczce, na odwrocie, za co cenimy swoją żonę? Bo nie będziemy się gnębić, o czym rozmawiamy. Bo przeważnie komunikujemy się na poziomie faktów, tak? Że trzeba to zrobić, tam pojechać, że jest zimno, że jest ciepło i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te obowiązki, tak się komunikujemy najczęściej, ze względu na brak czasu. A jak przejdziemy na głębszą relację, to zaczynamy mówić o uczuciach. A jak się staniemy jak przyjaciele dla siebie, to nie trzeba będzie mówić, ale wystarczy spojrzeć. Szczególnie jest to takie istotne w kryzysie małżeńskim, bo kryzysy małżeńskie mają to do siebie, że po kryzysie może być tak samo, jak przed kryzysem, czyli bez zmian, ale może być, jak Japończycy mówią, do góry, czy możemy się rozwijać, albo po kryzysie może być całkowicie w dół. I to tak naprawdę po ludzku niejednokrotnie prowadzi, że po konfliktach ludzie się rozstają ze sobą. Mówią sobie, nie pasujemy, pod różne jakieś argumentują. Ale czy potrafimy sobie powiedzieć, czy ja potrafię przekroczyć tą swoją słabość? Czy ja potrafię poszukać przyczyny konfliktu? Tak? Jak się samemu nie uda, czy jestem gotowy, żeby z kimś z boku, z trzecim, nie bezpośrednio zaangażowanym emocjonalnie. Bo jak zaprosimy teściową do rozmowy, to ona oczywiście będzie miała patent. Większość teściowych może tak. Będzie wiedziała najlepiej, co trzeba zmienić w naszym małżeństwie, aby było dobrze. Na swój wzór. Szczególnie dla córki. Nie? Bo córka ma być tak jak mama. A my mamy być tak, że my mamy tak naprawdę w tej drodze codziennie zawalczyć o sakrament małżeństwa. O wzajemną relację. Bo świat nie będzie nam sprzyjał. Zobaczcie, ile godzin spędzamy w pracy. Ile godzin na tych właśnie tych wszystkich porządkowych sprawach i tak dalej, czy tam jak sobie podzieliliśmy te obowiązki. Ile spędzamy czasu? Ile nam zostaje czasu właściwie dla żony? No, a jak w relacji z Panem Bogiem, to ile czasu zostaje dla Pana Boga? Gdyby sobie od początku nie ustawimy już takich sztywnych reguł,
takiej zasady, że staram się modlić, nawet jeśli mi nie wychodzi, ale staram się modlić, to Pan Bóg nas uzdolni, daje nam czas. I jeśli, tak samo znaczy, jeśli po ludzku nie jestem w stanie się dogadać, to nie ma co, tylko iść do kościoła, albo właśnie w modlitwie indywidualnej, poprosić na mocy sakramentu małżeństwa o pomoc Jezusa. Olga mi wielokrotnie mówiła, że się nie mogła ze mną dogadać, to szła i modliła się przez sakrament małżeństwa. I była też taka sytuacja z mojego życia, kiedy naszego małżeńskiego, kiedy nie rozmawialiśmy ze sobą, jakiś to był piątek, pojechałem na formację duszpasterstwa Rodzi, Eucharystia, przyjmowałem Komunię Świętą w takiej intencji na mocy sakramentu małżeństwa, aby z moją żoną rozmawiać. Żona nie wiedziała o tej intencji. Wracam do domu i zaczynamy rozmawiać. Od błahych rzeczy. Właśnie od faktów. Ale przyszliśmy głębiej. Nasze dzieci położyły się spać cudownie. No, też jak prosimy Pana Boga, to Pan Bóg nam daje. Tylko musimy być gotowi do zmiany. Bo my się możemy przyzwyczaić. Aha, nie gadamy ze sobą. Okej, przyzwyczajamy się. Po jakimś czasie przestajemy potrzebować tej relacji. To jest najgorsze, że tak samo jak żona, tak samo jak mu mąż, przyzwyczaja się do życia obok siebie. I naprawdę można przeżyć wspólne życie obok siebie. Jak na początku małżeństwa z dumą mówimy, to jest mój mąż, to jest moja żona, tak? Dokładamy imię odpowiednio i tak dalej. Potrafimy dbać o ten język afirmacji. To gdyby nie ma pracy w naszym małżeństwie, to gdybyśmy się przedstawiali publicznie, to byśmy powiedzieli, to jest po 10 latach, to jest on, to jest ona. A po 20 latach, to jest moja stara, to jest mój stary. I teraz jest ważne jeszcze na początku, żeby wypracować język pojednania w komunikacji naszej. Abyśmy potrafili usiąść, naprzeciw siebie spojrzeć sobie w oczy, głęboko w oczy i powiedzieć sobie, nie ma innej możliwości. Rozwiązujemy albo sami, albo idziemy do specjalisty. Jest taki plus, że właśnie poradnie przy kościele one są na Bóg zapłać, a świeckie, na podobnej zasadzie działające, terapeutyczne, są już określone kwotowo. Bardzo pomagają te kwoty. Bo jak terapia trwa 2 spotkania w tygodniu na początku par małżeńskich, około od 150 do 200 zł, tak policzymy sobie na finanse, to jest też taki system motywacji nas. Bo my jako odpowiedzialni za finanse zaczynamy znaleźć, co możemy zmienić u siebie, żeby zaoszczędzić. Tak, to bardzo to motywuje mężczyzn, to widać w poradni, bo widać, jaka jest praca u nas, a jak ktoś przychodzi i na przykład by płacił, tak, po 200 zł. Tak? I teraz kwestia też, to nie chodzi o finansowe, bo to też trzeba czas znaleźć. Ale żebyśmy wypracowali sobie taki system motywacji nagradzania siebie. Szczególnie w tych trudnych niepowodzeniach. No bo jak się załamiemy, no to faktycznie będziemy takie niedojna. Tak? Wiem, że Jacek Polikowski by to pewnie mówił. Tak? Ale my mamy znaleźć, jak szukać rozwiązań. Jak nie rezygnować z swojego małżeństwa. A Pan Bóg nam daje tą umiejętność. Daje nam też czas. Bo właśnie ten... Nie lubię tego słowa powiedzieć, ale to nie są ciche dni, kiedy mamy trudności małżeńskie. To starajmy się spojrzeć tak właśnie, że żona jest części nas i wzajemnie, tak, bo jesteśmy z Pana Boga, żeby spojrzeć sobie, z której naszej części. Bo może z tej gorszej i to jest właśnie ten obraz. Razy 2 albo razy 10 tego, co jest w nas. Bo to jest nasza wspólna relacja. Jest to do siebie, że trzeba łączyć. Bo gdybyśmy budowali, to potem mamy jakieś nasze oczekiwania. No, tak jak mówiliśmy, jak przychodzimy do domu, jak gdzieś tak patrzymy też na wspólne życie, na też problemy. No, trudno jest zakładać, żyjąc w małżeństwie, mężczyzny i kobiety, że nie będzie trudności. No to jest niemożliwe. Że nie będzie kryzysów mniejszych czy większych. Że nie będzie zmęczenia. Nie będzie codzienności. Ale właśnie, czy wystarczy nam takiej mocy, abyśmy za siebie nawzajem się pomodlili? Nie rozmawiam z żoną. Gdzieś tam kryzys. Okej, nie jestem w stanie po ludzku podejść. Mam sakrament małżeństwa, mam zobowiązanie Jezusa Chrystusa. Idę do spowiedzi. Dobrze jest, jeśli potrafię się przytulić spowiedzi do Jezusa Chrystusa. Kiedyś byłem na rekolekcjach i ksiądz Wróbel takiej postawy jak ja, jeszcze trochę większy był,
Mówi do mnie, Mariusz, w tych trudnościach to jest to, żeby spojrzeć, w konfesjonale jest Jezus Chrystus. Mówię sobie, kurczę, i zapomnij o regułkach. Bo jak chodziłem, to ja miałem takie grzechy urzędowe, których mi się łatwiej było spowiadać, i takie no, autentyczne, które gdzieś tam walczyłem. I pamiętam sobie, na rekolekcjach to jest tam zupełnie inaczej się wyspowiadać w rozmowie z Jezusem Chrystusem. Ale w jednym z takich świąt liturgicznych, ważniejszych w Kościele, mówię sobie, no tak, no, trzeba się wyspowiadać, no bo jak, no to szybko się organizacyjnie trzeba połączyć i zebrać. Pojechałem do Skurzewa, tam gdzie mieliśmy poradnie. Wchodzę, no jak to właśnie przy tych świętach, pełno konfesjonałów w tym dniu. No i teraz trzeba by było wybierać, nie? A mówię sobie, a Pan Bóg najlepiej wie, idę do pierwszego lepszego. I zgodnie z tą swoją regułką, którą, żeby pokonać własne trudności z sakramentu, zaczynam rozmawiać z Jezusem Chrystusem. Chodzę konfesjonalnie, zapominam regułkę, znaczy te częściowo one są ważne, tak? No, prośba o przebaczenie i tak dalej, one muszą być. Świadomość grzechu musi być i chęć poprawy. Ale tam rozmawiam. I słyszę odpowiedź w pierwszej osobie. Aż mnie zmroziło. Wychodzę z konfesjonału, patrzę, a to wikary, z którym jednokrotnie herbatę piłem, kawę. Mówię, gdybym wiedział, że to jest wikary, gdybym otworzył oczy, pewnie połowę grzechów bym mu nie powiedział. Bo mimo tego, że wiem, że jest tajemnica spowiedzi wszystko, miałbym trudność. A trudności, szczególnie takie z małżeństwa, nie możemy spowiadać się współmałżonkowi z grzechów. Bo współmałżonek grzechu może nie udźwignąć. Dobrze, jeśli tych grzechów nie ma. Ale po to jest kapłan. Po to on ma nosić. Przepraszam bardzo, że ksiądz Jacek, no ale to po to księża mają nosić. Dlatego żyją właśnie w relacji z Panem Bogiem, żeby oddawać. Bo jak my spojrzymy na siebie, jesteśmy tak pokaleczeni, że chcemy naprawić, to jeszcze bardziej kaleczymy. Więc nie uzdrawiajmy, nie żyjmy w tym myśli, że nie ma się pocieszyć, jak inni mają gorzej od nas i może w takim razie to razem pogrzeszymy. Bo to jest droga donikąd. No to wiadomo. Czy potrafimy uświęcać się? Czy nasze małżeństwo to będzie droga przez uświęcanie, czy przez męczeństwo? Konflikty na tle wiary są nierozwiązywalne. To jeśli nie przyjmiemy spójnego systemu wartości, to nie jesteśmy w stanie się dogadać, jeśli chodzi o wychowanie religijne. Jak nie jesteśmy o wychowanie religijne, czy w ogóle o nasz system wiary dogadać się, to za chwileczkę przechodzimy na poziom niższy, na wszystkie te relacje i zaczynamy się nie dogadywać ze współmałżonką. Na początku było fajnie, oczekiwania i tak dalej, fajerwerki, a potem, jak zawsze, mamy trudności. Malczewski, to widzę, że to jest jakoś nie wszystko, co jest wyświetla, obmycie nóg. Pouczmy się jako po męsku, co to jest empatia, czyli współodczuwanie. Musimy spojrzeć, to jest obraz Malczewskiego, obmycie nóg. W oryginale zapraszam do Muzeum Narodowego, w sobotę wejście są za darmo, więc można randkę sobie zrobić z żoną i może rodzinne takie wyjście, tak? Bo iść do muzeum, potem jakieś lody albo coś. Pierwsze piętro, Malczewski w oryginale. Co może, gdybyśmy założyli, że to jest Adam i Ewa z raju, to co może poczuć ten mężczyzna? Co może czuć, jak patrzymy na niego? I to jest to właśnie, co kobiety wkurza, Olga mówi, że mężczyzna nic nie mówi. Trzeba najpierw pokiwać albo coś, że się kombinuje, bo to mówią, że to jest taki nic, no, kamień wody, tak? No, lekceważy mnie. No, musimy szukać. No, co może poczuć? Co może czuć kobieta, Ewa, obmywając nogi Adamowi? Oczywiście w domu możemy sobie odwrócić tę rolę, doświadczyć. Ale teraz mamy Malczewskiego. Co może czuć? Spróbujmy się domyśleć. No, wiem, że nam nie za bardzo to idzie w domyślaniu się, co kobieta może czuć, ale spróbujmy. Co może czuć? Troskę. To jest jeden pomysł. Ciekawe, co by feministki powiedziały, ale okej. Okay. Nie ma. Co? Ale kto poczuje niższość? Kobieta. Czyli tak by można powiedzieć, że jest tak, jak Mojżesz mówi, z tyrana, tak? Że musi obmyć swojemu mężowi stopy. Wiem, że to są inne czasy wtedy, Malczewskiego i tak dalej. Ale gdy dzisiaj patrzymy, tylko zobaczcie, kobieta ma głowę do góry uniesioną. Mówię, w oryginale to lepiej widać. To nie da się tego oddać. A mężczyzna, który powinien być dumny, może by było założyć, że udało mu się tak odpowiednio wychować swoją żonę, żeby mu myła nogi, no to ma martkę taką niezbyt wyraźną. Tak też nie widać, nie? Niestety. Trzeba będzie, żeby to sprawdzić, trzeba będzie iść do Muzeum Narodowego i sprawdzić, tak?
I teraz jest kwestia, ja pamiętam na Triduum Paschalnym, jak do Polska pojechaliśmy z Nowym Kościołem, jako mąż i ojciec zostałem wybrany do tego grona, w tym, którym ksiądz rekolekcjonista obmywał stopy. No i tak oczywiście to tam wszystko trzeba było wypucować i tak dalej, skarpetki odświętne, wszystko założyć, wszystko było okej. Obmycie, mówię to jakoś tak jeszcze, no taka też duma, że zostałem wybrany, ale był taki moment jakiejś takiej granicy. Jak ksiądz rekolekcjonista ucałował moje stopy. Mówię sobie, kurczę, coś nie tak już. To już jest za daleko. A właśnie jak się wchodzi w tą głęboką relację, to już jakiś taki przykład, kiedy się moje jakby oczekiwania troszkę w ogóle rozbiegły z doświadczeniem. I jak wchodzę w relację z moją żoną, mam pewne oczekiwania, ale czy potrafię z taką troską spojrzeć na nią? Czy ja potrafię przyjść do domu i posłużyć żonie? Czy potrafię wziąć miskę, wziąć jakieś tam olejki zapachowe, eteryczne i tak dalej, że ona przychodzi po pracy i zamiast właśnie do odgrzewania obiadu, żeby usiadła i właśnie, i praca własna, i wyobraźnia. My jesteśmy bardzo tak pracowici, jeśli chodzi o naszą wyobraźnię. Różne potrafimy stworzyć klimaty. Ale czy potrafimy właśnie w tej służbie pochylić się nad swoją żoną? Bo to jeśli w tych czynnościach, czy to może być obmycie nóg, może być wyniesienie śmieci. Nie tak jak mi żona wystawia, mówi zobacz, znowu pełno śmieci, no to już wiem, że trzeba. Czasami ją zaskakuje i tam próbuje patrzeć, jak się spełnia, cyk, i zabiegam. Ona tego nie widzi, nie? No to wiadomo, tak ma być, nie? Ale jak fajnie, jak to powie. Tylko tego trzeba uczyć. Trzeba siebie uczyć wzajemnie. Szukać takiego afirmacji słowem, codziennie, mówić sobie coś dobrego. Kurczę, jak tak będziemy sobie mówić codziennie, to wejdzie nam w krew. Wtedy nawet nie zauważymy, jak codziennie się będziemy komunikować. Nie na zasadzie faktów, bo ty musisz, albo ty już zrobiłeś, nie zrobiłeś i zaczynamy się rozliczać, tylko zaczynamy mówić właśnie budując. O tej równowadze to też jest bardzo ważne, szczególnie w konfliktach małżeńskich. Ostatnio miałem taką też spowiedź swoją księdzem egzorcystą. I on powiedział, żeby nie przemadlać swoich rysów, że to, co po ludzku muszę zrobić, to jest po ludzku, bo Trójca Święta to jest porówno. Pan Bóg się w naszym doświadczeniu siebie daje nam w Ojcu, w Syn, jako swojego Syna i Ducha jako porówno. Nie daje nam więcej łaski od Ducha, nie daje nam więcej od Jezusa czy od samego siebie. Daje nam porówno. Tylko teraz jest kwestia, jak my doświadczamy. Bo jeśli nam jest właśnie potrzeba innego doświadczenia, to będzie ten problem. Siostra, która Maria Kwie, która gdzieś tam zaczerpnąłem. Gdybyście spojrzeli na swoje małżeństwa, albo też związki, które tworzycie, na jakim etapie jesteście teraz? Jak wasza ta wygląda? Jakby nie identyfikować się z postaciami, tylko z poszczególnymi etapami. Mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty poziom komunikacji. Na którym poziomie jesteście komunikacji w małżeństwie? Tak powiem, bez szczegółów, wyżej czy niżej? Niżej? A ustaliliśmy, że wszyscy już się pokłóciliśmy w związku. Pamiętajcie, przypomnijcie sobie taką mocną kłótnię, jak trwała, starczało kartki wyżej? Czy było jeszcze? Czujecie? Że małżeństwo nie da się do jednego poziomu sprowadzić. Oczywiście mamy takie doświadczenie, że już nam się coś tam udaje, że idziemy w tym wspólnym, do wspólnego celu. Ale czasami jest tak, że nas, no kurczę, coś ciągnie, aby przekonać na siłę swoją żonę, no nie, ja jednak miałem rację. Nie, żona mówi, nie, no ja miałem rację. No nie, i zaczynamy ciągnąć w stosunku. A jak potem tak już tak kryzys trwa, to aż tej kartki nam brakuje. Dusimy się, ale idziemy w swoje. A to jest kwestia przebaczenia. Jeszcze raz powrotu, po ludzku przebaczyć. Jedność. Pozwoliłem sobie przynieść. Kiedyś to tylko na zajęcia z moimi dziewczynkami w pracy zrobiłem. Co to jest? Opłatek. Komunikant. Oczywiście nie konsekrowany, bo był konsekrowany, to nie mógłbym go mieć. No dlatego mam go pokazowo. Możemy sobie zobaczyć. Tylko co musi się wydarzyć, aby ten opłatek stał się ciałem Jezusa Chrystusa? Co się musi wydarzyć w naszym małżeństwie, abyśmy potrafili stworzyć komunię osób? Abyśmy
byli jednym ciałem. Abyśmy tak odchod potrafili pójść w ciągu tygodnia na Eucharystię i przyjąć za siebie nawzajem Komunię Świętą. No, niezwykły dar. Szczególnie właśnie jak jest ciężko. Naprawdę bardzo polecam. Pan Bóg daje dlatego nam sakrament małżeństwa, abyśmy również przez sakrament małżeństwa naprawiali nasze małżeństwo. Czy zobowiązanie. Jeśli chodzi o granice, bo pewnie gdzieś tam wszyscy wiemy, że są zawsze granice. Granice przyzwoitości, granice w różnych takich biznesowych, innych sprawach. Ale chciałbym się skupić na tych relacjach, że są granice takie wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne to jest ja i moja żona i tu się komunikujemy, jeśli udaje nam się komunikować na poziomie zaufania, myśli, uczuć. I tu będzie potrzeba takiej granicy, że to jest nasze. A potem mamy taką granicę zewnętrzną, ze świata. Nie wszystkie pomysły świata przejdą przez tą naszą granicę. Różne zagrożenia też dla naszej dla naszego małżeństwa. I dlatego jeśli poszukamy, to mamy zasoby własne w sobie, w swoim małżeństwie, w swojej rodzinie. Potem mamy zobowiązania w stosunku szczególnie świata zewnętrznego, tak jak nas postrzegają inne dzieci. I potem mamy możliwości wyboru. I tak mi się tak skojarzyło te 4 M. Jakbyśmy spojrzeli na mężczyznę, właśnie czy patrzymy na mężczyznę, jakiego tam mężczyznę, na siebie samego. Czy postrzegamy siebie, mamy tą cechę roztropności, podejmowania słusznych wyborów, określenia króla w tej pierwsze M. Tak, pierwszy mężczyzna w nas. I teraz czy nasza żona, czy nasza partnerka potrafi też zobaczyć nas króla. Na rekolekcjach kiedy w tych Słaszewskich w tym roku ktoś powiedział takie słuszne, że mąż jest jak prezydent generał. Tylko on bez sztabu generalnego by nic nie zrobił, bo sztab generalny mu tam te sprawozdania codziennie składa, jaka jest sytuacja kraju, on tylko podpisuje. I żona jest sztab generalny, wszystko wie. I teraz tak w tej wszystko wiedzącej żonie, czy my postrzegamy, czy może my nie postrzegamy, czy my doświadczamy, że ona daje nam takie doświadczenie, my przez nią doświadczamy, że jesteśmy dla niej jak król. Że my potrafimy ją prowadzić w dobrych wyborach. Czy ona skonsultuje z nami swoje wybory? Czy to jest na zasadzie, wiesz, tak ma być. A dlaczego? No bo tak. Nie? To nie. To nie są słuszne wybory. Sprawiedliwość. Czy jesteśmy doradcą? Tak, czy potrafimy być doradcą? Doradca ma takie zadanie, że nie ma, ma poprowadzić do własnego. Czy my w małżeństwie właśnie przez tą sprawiedliwość, szczególnie jeśli chodzi o wychowanie dzieci, potrafimy być takim doradcą wzajemnym? Czy potrafimy wysłuchać siebie nawzajem? Nie tylko słyszeć siebie, ale wysłuchać siebie. Czuć się wysłuchanym. Kobiety, które przychodzą zazwyczaj pracują z moją żoną, a czy są kobiety, które ze mną pracują bezpośrednio i one mówią, że one chcą być po prostu wysłuchane. Im zależy właśnie przez tego braku, żeby to mężczyzna ich wysłuchał. Nieważne jaki, ale żeby to był mężczyzna. Bo mąż ich nie słucha i nie wysłuchuje. I często szukają właśnie takie, jeśli zabraknie takiego bezpiecznego, bo wiecie, ja mam, nas jest 8 wychowawców, ja jestem jedyny mężczyzna i 7 mam koleżanek. I ja przez tą pracę swoją zawodową nauczyłem się też aktywnie wysłuchiwać. Mi to lepiej idzie i gorzej, tak? Ale gdzieś tę umiejętność nabyłem. I teraz pamiętam taką rozmowę z moją koleżanką, kiedy myśmy nockę wspólnie i ona mi zaczyna rozmawiać o problemach małżeńskich. Ja mówię, wiesz co, to nie ten czas. Trzeba postawić granice. Jeśli chcesz, zapraszamy cię do poradni. Tak, czy ja cię zapraszam do poradni. Jeśli by była taka możliwość, to najlepiej wspólnie z mężem omówimy te rzeczy. Bo we mnie się nic nie może pojawić. Ale jeśli ta kobieta w kryzysie zostałaby wysłuchana, to u niej się może coś pojawić. I to może być, że ja będę bardziej dokładał, nie będę doradcą. Ja będę tym, który manipuluje, który wykorzystuje. I czasami tak jest właśnie, szczególnie w zdradach małżeńskich, że niektórzy chcą budować swoje szczęście na nieszczęściu innych. I manipulują. Tu już nie ma męskości. Tak? Tu już nie ma tej sprawiedliwości i roztropności. I teraz, gdybyśmy przeszli na to umiarkowanie, czy nasza żona widzi w nas przyjaciela? Czy jednak takiego rywala, z którym trzeba o wszystko rywalizować? I o śmieci, i o zmywanie i tak dalej. Czy też potrafimy, to co Olga mi powiedziała kiedyś, że bardzo ceni w naszym małżeństwie
to, że my się nie sprawdzamy, mamy do siebie zaufanie. Jakoś tak zbudowaliśmy. Ja po prostu wiem, że jak żona, nie wiem, miała wrócić o 18 i gdy nie zadzwoni, to znaczy, że nie mogła zadzwonić, bo gdyby mogła zadzwonić, to pewnie by zadzwoniła, bo przyjdzie o 22. Tak zakładam, tak? Nigdy nie miałem tego, że to była dobra wola i gdzieś nie było możliwości. I zawsze tak udało nam się zbudować, że cieszyliśmy się wspólnym powrotem. Kiedyś nawet tak jak taki zwyczaj, szczególnie na początku naszego małżeństwa, latarenkę zapalaliśmy w oknie. Żona wracała wieczorem, w nocy, żeby właśnie jak wraca do domu, żeby widziała, że wraca do tego domu prawdziwego, z taką relacją. I ta świeca miała symbolizować właśnie, tak jak marynarze wypływali, nie? To wracali do swoich domów, to właśnie te świece były w oknie. Że jest tam właśnie, że jest ten nasz przyjaciel, ta druga osoba. I męstwo jako wojownika, to co Olga dzisiaj powiedziała, który potrafi założyć swoją zbroję i podążać przez ten świat różnych zakrętów, różnych trudności. A jeśli nie, to się nie poddaje, bo gdzieś się czujemy bezsilni, nie? No mężczyzna, najgorsze uczucie to chyba bezsilność. I zobaczcie, tej całej naszej 4M, i tutaj właśnie tego łucznik widzi dalej niż lecząca strzała, to by się chciało, że my czujemy się jak łucznicy. My nie jesteśmy łucznikami. Może jesteśmy cięciwą, może jesteśmy łukiem, może strzałami. Tak samo jak z wychowaniu, skala Giblera, tak? Ale istotą jest to, czy my potrafimy współpracować ze sobą, czy współodczuwamy razem, czy szukamy swojego dobra. Może nie wszystko nam wyjdzie. Zobaczcie, zbudowaliśmy te nasze figury. Byśmy mogli powiedzieć, która wygrała wieża. Gdybyśmy klocki użyli, że w małżeństwie składamy, w związku składamy klocki. Dlatego pożyczyłem od moich córek te klocki. I złożyliśmy, nie? Jedna grupa złożyła taką sobie wieżę, druga taką. Która jest lepsza, która jest trwalsza? A dlaczego tak? Bo ty ją budowałeś. Stabilniejsza. Ale która jest wyższa? Ta. To teraz spróbujmy pokombinować. Wyciągnijmy drugi klocek od dołu i wyciągnijmy tam drugi klocek od dołu. A spróbuj. Widzisz? Byśmy mogli się kombinowali, byśmy z góry pewnie zaczęli ściągać, to byśmy je rozłożyli, nie? To zobaczymy, czy się uda. No. Jeszcze się trzeba. To jest taka gra, na tym to polega, żeby się nie rozsypało. I teraz spróbuj dołożyć gdzieś ten element w inne miejsce. Pasuje? Pasuje? Pasuje. I tak jest w małżeństwie. Czasami trzeba coś wyleczyć, coś naprawić, coś wyciągnąć, szczególnie jeśli chodzi o nasze przyzwyczajenia, aby coś nowego stworzyć. Czasami się rozsypie. A potem jest właśnie ten sakrament, że powracamy i budujemy wieżę jeszcze raz. Nie? I tak dalej. To jest właśnie z tym łucznikiem idea. Przysięgę małżeńską pamiętamy? My mamy niestety jeszcze to tłumaczenie, że ja biorę ciebie. A w łacinie byśmy poszukali, to jest ja przyjmuję cię jako dar. Zupełnie inaczej. Odebrane. Konkretna osoba bierze konkretną osobę i zobowiązuje się do miłości, wierności, uczciwości małżeńskiej. Co to znaczy tak naprawdę? Dla każdego z małżonków znaczy co innego. Ale jeśli tak właśnie nie udaje się po ludzku, to zostaje Pan Bóg. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. My sobie takie zobowiązania z przysięgi małżeńskiej, które nam się gdzieś tam zrodziły, pomysłów też na wziąłem rekolekcję, razem czy osobno? Jechaliśmy kiedyś na wyjazd integracyjny z firmy. Ktoś był na wyjeździe integracyjnym? Można było wziąć osobę towarzyszącą, ewentualnie to może być żona, mąż odpowiednio? Można było. Tam może było? No ale było to dozwolone, czy nie? No były takie i takie. No ale było taka możliwość, nie? A można było wziąć całą grupkę swoich dzieci, czyli swoją piątkę? To wyjazd integracyjny? A gdzie jest ta granica? Co się zdarzyło? Że pracodawca. Program, poświęcenie czasu na takim wyjeździe sprawą służbową. Oczywiście pod warunkiem, że to było szkolenie, a nie wyjazd typowo integracyjny, którym zabawa. No właśnie. Zabawa. Ja pamiętam, kiedyś miałem taką ocenę swojej pracy wychowawczej. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy nie, mam nadzieję, że czarny PR nie zostanę, bo to jest po prostu ja to dostałem na piśmie. Za swoją była ocena pracy dyspozycyjności wychowawcy. Ja dostałem niską ocenę dyspozycyjności. Dlatego, że nie biorę nadgodzin, dlatego, że nie przychodzę na każde zawołanie,
do pracodawcy na godziny. Moim przełożonym jest ksiądz, który przedstawiał tą ocenę. I mówię do niego, że to troszkę przy księdza duży paradoks sytuacji, miejsca i osób, w której rozmawiamy w tej ocenie. Że ksiądz moją dyspozycyjność ocenia jako wychowawcy na niskim poziomie, chociaż ja nie miałem takiej, że zawalałem pracę, że nie przychodziłem. To co miałem, że urlop korzystałem, z opieki korzystałem i tak dalej, które mi przysługuje. Nie brałem nic więcej. I ksiądz mnie ocenia na niskim poziomie. Z ust księdza, dyrektora domu dziecka, jakiś zwykły paradoks. Ale mówi, no ale ja jestem przede wszystkim pracodawcą. Czy ksiądz jest przede wszystkim pracodawcą, to już jest tam kwestia sporna. Ale ja myślę sobie tak, to jaki paradoks. Gdybym zaniedbał swoją rodzinę, gdybym swoje dzieci oddał jeszcze na wychowanie do placówki, to dyspozycyjność brałbym nad godziny, dyspozycyjność miałbym na piątce. I tu bym zrealizował swoje zobowiązanie z przysięgi małżeńskiej. I tak samo jest taki czas, kiedy Pan Bóg dba, żeby właśnie wyjazdy integracyjne były również dla rodzin. Są właśnie rekolekcje małżeńskie, gdzie jest czas małżonków, że małżonkowie właśnie mają czas wzajemnej relacji właśnie na konferencji, na dialogu, innych takich rzeczach, bo to zależy od programu. A dziećmi w tym czasie zajmuje się tak zwana diakonia. Różne to tam przy przedszkolach, różne to jest tam, bo to zależy od formacji i tak dalej. Ale to jest taka forma, że Pan Bóg dba o nas, żebyśmy się nie pogubili. Potrzebujemy osób podobnie myślących. Dlatego zobaczcie, jaki macie dar, jeśli się razem formujecie. To był taki paradoks, że ja kiedyś miałem przyjechać tutaj, właśnie, żeby być, żeby co czwartek przyjeżdżać. Niestety, jako czwartki, to zresztą niezwykle, bo zazwyczaj mam teraz pracę, ale gdzieś tam różne takie wydarzenia, że nie przyjechałem, ale jednak przyjechałem. Również potrzebowałem takiej dłuższej drogi, żeby pobyć, żeby zobaczyć tą wartość mężczyzn. Że to jest to, co warto się opierać. No bo jeśli mamy znajomych rozwodników, po rozwodach, nie wiem, w nowych związkach, albo takich, którzy tam nie żyją i tak dalej, i oni są naszymi doradcami, to bardzo łatwo się pogubić na wyjeździe integracyjnym. Czy potrafimy tworzyć harmonię? Czy właśnie, jeśli chodzi o na przykład o nasze zamiłowania, czy ta piłka nożna musi być taką kością niezgody? Bo może będzie udało się przekonać wspólnie żona męża, mąż żonę, to tam nie wiem, jak to tam piłkarsko by było. I na przykład pojechać na stadion Lecha, wspólnie obejrzeć mecz, żeby pogodzić. I nie wiem, czy ja mam jakieś takie zamiary, czy da się pogodzić, bo czasami nie da się. I czasami będzie trzeba zrezygnować. Bo moje przyzwyczajenia, takie moje skarpetki były problemem. Są problemy w małżeństwie. Ja muszę się uczyć nowego funkcjonowania. Przez 30 lat nikomu to nie przeszkadzało, ale teraz przez następne pewnie 30 lat będę się uczył, że jednak to przeszkadza. Między innymi dlatego muszę się uczyć, bo moje córki naśladują mnie i robią to samo, co ja. Dlatego też, żeby one nie miały problemów, to jest tak dalej. Atrakcyjność, pokochać samego siebie, zaakceptować samego siebie. Dbajmy o język, w którym się komunikujemy, jak przebywamy z żoną, o treść rozmowy, o wygląd wewnętrzny. To chyba Guzewicz mówił pięknie o tym, że żona nigdy nie zapomni zapachu zaniedbanego męża. Bo zapach jest najgłębszym zmysłem naszym, najdłużej go pamiętamy. Więc dbajmy o tą higienę osobistą, o to, żeby odpowiednio się ubierać. Nie tylko jak wychodzimy na jakieś tam rauty, tylko w codzienności. Z tym jest trudno, bo czasami się przyzwyczajamy do jakichś tam skarpetek, tak, jakichś tam wyciągniętych dresików, nie wiem, cokolwiek innego i po domu jest jakoś tam swobodnie. A to starajmy się, żeby to też było... Tak patrzę na siebie i tak sobie myślę, że no właśnie trudno jest, tak, bo jest coś takiego, co lubimy, i teraz mamy zmienić to. I nasze mechanizmy co mówią? Trzeba pobronić swojego stanowiska. Nie, podyskutujmy. Moralność pani Dulskiej, cztery ściany, pierzemy, nie ma sprawy. Tak? Ale potem wychodzimy i zaczynamy budować. O to też powiedzieliśmy. Język miłości. Czy my mamy wypracowany język pojednania? To jest bardzo ważne. Myślę sobie, że takim zadaniem domowym, gdyby, no nie wiem czy w kinach, ale gdzieś tam film na pewno można kupić, Nierozerwalna więź. Kiedyś było na ProPublico, która miała takie Wyspy Świętego Franciszka, gdzie można było wypożyczyć film, ale nie wiem, czy są jeszcze wypożyczalnie, ale na pewno gdzieś tam w internecie będzie można gdzieś tam sobie wypożyczyć. Nierozerwalna więź. Kiedy wchodzi, jak ten ciemnoskóry mąż chciał dbać o relację małżeńską, szczególnie o tą intymność, o akt seksualny, to w efekcie dostał szpatą po głowie, bo nie ten czas, w skrócie mówiąc. A jak ona potem próbowała ratować swoje małżeństwo, odpowiednio się ubrała, zapaliła świece,
I on wchodzi do domu, ona mówi, no przecież świece zawsze miały cię sygnalizować, że ja mam ochotę. I nie doszło do współżycia. Bo jednak akt musi być dopełnieniem. Ten język nie był spójny. Oni musieli przebaczyć sobie, żeby mogło... To zobaczycie też, jeśli tam się taką potrzebę w filmie, tak? Uczymy się. Nie zawsze wychodzimy z domu, gdzie nas uczono, jak być mężem, który jest królem i tak dalej, doradcą, przywódcą, wojownikiem, tak? Ale możemy się uczyć. Również w małżeństwie możemy się uczyć. Nawet w każdym momencie możemy się uczyć. Właśnie, żeby dbać o gesty, o to, żeby powiedzieć żonie coś miłego. Jak przyjdziemy dzisiaj, powiedzieć właśnie, że ten czas, że mogliśmy tu sobie być, podziękować żonie. No bo te dzieci się same nie umyły, choć jak są duże, to się może samo się nic nie posprzątało, samo się nie ugotowało i tak dalej, i tak dalej. I potem zobaczymy, że to zacznie działać i żona zacznie nam dziękować. To różne rzeczy. I to będzie takie niezwykłe doświadczenie nasze. Jak z tym dialogiem? Bo właśnie szczególnie różne wspólnoty w Kościele katolickim uczą, że ten dialog powinien być na siedząco. Nie, dialog powinien być autentyczny. Czy jak pójdziemy na spacer, bo czasami ciężko jest usiąść i porozmawiać ze sobą. Jak dzieci płaczą, są chore i tak dalej, albo jest teściowa za ścianą, mamy przeszklone drzwi i prowadzić dialog. To lepiej wtedy naprawdę wyjść, wziąć psa, puścić go i wtedy możemy sobie porozmawiać, tak? Ze sobą, razem. I żeby się otworzyć, porozmawiać na tym poziomie uczuć, myśli i tego, co czujemy. To jest bardzo trudne. Tylko po to trzeba ustawić pewne zasady. Nie oceniamy się. Tak? Bardziej przebaczamy sobie. Chcemy się wysłuchać. Bo jak zaczynamy, no, to nikt nie chce być oceniany. I to, co też mówiliśmy, że pewne reguły trzeba przyjąć. I jak najmniej kryzysu. No, kto chciałby z nas żyć w kryzysie małżeńskim? Pewnie nikt. Bo to nie jest fajne. Przyjemne jest, jeśli jesteśmy zgodnym małżeństwem, jeśli budujemy wspólną komunię. Ale gdyby był taki czas, to właśnie przyjąć jakąś taką zasadę. Uklęknąć, Ojcze nasz odmówić. Tak? I jeśli nie jesteśmy w stanie, szczególnie jak się pokłócimy. Jak nie jesteśmy w stanie uklęknąć, wspólnie się pomodlić, to tylko już poradnia. Tak? Bo nic już dalej nie da. Już Pan Bóg nie zadziała, no to musi ktoś z zewnątrz. I też na zakończenie chciałbym, żebyśmy spojrzeli, bo jak dogadać się jeszcze raz w małżeństwie? To jest prawie, że niemożliwe z mojego doświadczenia, bo żeby może się codziennie dogadywać. Dogadać się jakoś tam się dogadamy, ale na tą jakość mamy wpływ. Na tą jakość mamy wpływ właśnie, kiedy uczymy się, jak to Olga mówi czasami, dobra, masz deklarację, składasz deklarację, ale nie widzę czynów. Do zbawienia katolików jest podobnie. Jako katolik oprócz wiary, przyjęcia sakramentu potrzebuje czynów. U protestantów jest troszkę łatwiej, bo nie wystarczy uwierzyć, tak? No ale taki wybraliśmy system. I to bardzo się przekłada też na życie małżeńskie. Szczególnie pewnie też macie takie doświadczenie, że żony powiedziały, no ale coś więcej zrób. Pokaż, że ci zależy, że dbasz. To Olga też powiedziała. Czy czas wspólny, czy my potrafimy rozmawiać? Czy to są rozmowy, które nas budują? Czy jeszcze raz, czy komunikujemy się na zasadzie przynieś, podaj, pozamiataj? Czy to jest jednak taka komunikacja na poziomie uczuć? Czy potrafimy spojrzeć na siebie nawzajem z miłością? Gotowość do poświęceń służby. I tu się pojawia to przebaczenie. Nie przyzwyczajamy się do pewnych schematów, że to jest moja rola, to jest twoja. Czy potrafimy ubogacać siebie nawzajem? Dbałość o wzajemne potrzeby, ale na zasadzie bezinteresowności. Tylko cieszę się, że jesteśmy, możemy porozmawiać, bo możemy zrobić. Ja też komunikować, bo nie można przyjmować to, co mówiliśmy, jako za dużo na siebie. Bo nawet największy twardzień, jakiś tam strongman czy coś, wysiądzie. Po prostu zabraknie, bo zabraknie mu sił, potem gdzieś wewnętrznych emocji, mu gdzieś wezmą górę i wybuchnie. No jest kataklizm po prostu, jest wulkan. To właśnie takiej zasadzie patrzenia. Na przykład widzę, że jesteś zdenerwowany. Bardzo mi zależy na tej rozmowie, ale nie dzisiaj. Potrzebuję chwili. Dajmy sobie, umówmy się, umawiajmy się na przykład ze współmałżonką na rozmowę. Czasami jest tak, że współmałżonka nie będzie chciała, ale nie będzie to jej wybór. No my mamy gotowość do służby. Ja jestem gotowy wysłuchać ciebie. Jestem gotowy powiedzieć, poznać, co, dlaczego tak jest. No i tu się pojawia to właśnie, czy my potrafimy współczuć, czy domyślać się, czy współczuć, to jest właśnie takie też przewidywanie, prognozowanie, co zrobi druga osoba. Prawie, że niemożliwe. Bo jak sami siebie zaskakujemy, że coś myśleliśmy, że nam się nie uda, się udawało, to jak mamy drugą osobę, nawet tą bliską, żonę, odpowiednio tam żona męża, tak?
żeby nie było zaskoczenia. Ale właśnie, czy my w tym potrafimy wspólnie podążać, że obieramy ten cel, jedność małżeństwa, który chcielibyśmy zestarzyć się ze sobą. Chcielibyśmy w tym późnym starości kłócić o ten balkonik, tak, to pierwszy do balkonika, o tą herbatę, tak, nie wiem, o coś tam innego, żeby cieszyć się tą starością razem. To jest piękny widok, jak ludzie obchodzą na 50 rok życia małżeńskiego, tak? Odnawiają przyrzeczenia małżeńskie i mówią świadomie właśnie, że ja po 50 latach odnawiam swoje przyrzeczenie, bo wiem, że się Pan Bóg nie pomylił. I Pan Bóg mi daje te siły, bo po ludzku to pewnie niejednokrotnie, że ono było możliwe. I tym właśnie dziękując za ten czas, pewnie no nie wszystko, no, powiedziałem mi też różne rzeczy można by było powiedzieć, ale chciałbym tak z Olgą, jak rozmawiałem, że po tej konferencji, żebyśmy chcieli widzieć wspólne dobro. Żebyśmy mieli siły. Jeśli nie mamy tych sił, to poprośmy. Czy właśnie poszukajmy osoby, które się tym zajmują. Poprośmy Pana Boga, jeśli nie da się. Nie bójmy się, bo osób bliskich za bardzo nie angażujmy, bo jak są ludzie blisko, to emocjonalnie zaangażowani, to nie zawsze będą obiektywni. Ale spójrzmy właśnie, jakie mamy znajomych i tak dalej. Poszukajmy tego systemu wsparcia. Bo nigdy nie wiemy. To jest nasze akurat ślubne zdjęcie. Nasze małżeństwo błogosławi się tej pamięci. To mi wypadło z głowy na żydowskiej kościół. Ksiądz Piątkowski. I to było tak, że my mieliśmy mieć ślub piękny u karmelitów, byliśmy związani z karmelitami. Ale jakoś tak ostatecznie Pan Bóg nas poprowadził tam. I było tak niezwykłe, że jak się my sami jechaliśmy do ślubu, sami mieliśmy oprawę liturgiczną, wszyscy się zaangażowaliśmy i Pan Bóg nam dał niezbędne łaski do życia razem. Nie wiedzieliśmy. I pamiętam, że jak przed ślubem pojechaliśmy do księdza Piątkowskiego i właśnie się pytamy, czy przed ślubem właśnie jakąś próbę, czy coś. A on mówi, nic, ja wam będę podpowiadał. I naprawdę był taki niezwykły dar przyjęcia tego sakramentu od siebie nawzajem. Myśmy tą świadomość, że nie ksiądz nam udziela, tylko my zobowiązujemy się w stosunku do siebie. Tylko mieć świadomość, do czego się zobowiązaliśmy. To prawie do rzeczy niemożliwych. Żeby połączyć mężczyznę i kobietę, żeby wspólnie, znaczy nie wiem, czy damy się wspólnie myśleć. Można powiedzieć to tak, że ktoś ma podzielność uwagi, ktoś nie ma podzielności uwagi. Ale się okaże, że jeśli się odwrócimy, bo ktoś się nauczy i tam się ten kot się nam rozsypie. Tylko, że jak patrzymy na siebie, czy chcemy wspólnie podążać. I to jest ważne. Jeśli nie, to szukajmy jego czasu. I na zakończenie, czy właśnie też jakieś takie pytanie, które wam się zrodziły, może, które by było trzeba dopowiedzieć. Tak wspólnie spróbujemy uruchomić poradnię. Czy jest? Zawsze można się z nami skontaktować, czy mailowo, poradnia życia rodzinnego. Tu na stronie widzimy, że odniesienie. Umówiłem się z koleżanką, już czekoladę kupiłem, więc że tego zabezpieczyłem się, bo i tak dalej. No, mamy ten czas, zawsze możemy się tam spotkać, jakby też jak może się uda gdzieś na rekolekcjach spotkać, porozmawiać. No ale to jest, jeśli mógłbym posłużyć, to jestem gotowy. I ciekawe, czy to jest jakość ciekawej konferencji, czy kiepskiej, jeśli nie ma pytań, nie? No bo właśnie, ja mam nadzieję, że... Kobiety to by były pytania. Ale... to ja wiem, ale właśnie to jest ta zachęta, po to mieliśmy, że jak wrócimy do domu, to właśnie z tym obowiązanie, to przypomnijmy sobie po męsku, jakie mamy zadanie domowe? To sobie, tak, to tak. Z drugiej strony, i powiedzieć jej to, nie tylko wypisać, nie? To jest ważne, tak jak gdzieś tam się uda, nie tam w biegu. Słuchajcie, spróbujcie, bo zobaczcie, jak to będzie ciężko. To jest tak samo, jak sobie Pagania. Stawiamy, ciężko się ich trzymać. Na chwilę powiemy sobie, a nie było czasu, było późno, tak szybko, cyk, bo to do pracy i tak dalej. Znaczy, jak zaczniemy budować, to da się. A jak się coś zacznie sypać, no to tak jak są wierzą, starajmy się pokombinować, przestawić. Bardzo dziękuję, pomodlimy się na koniec. Dziękuję.